Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu XDMości. Ja w dzisiejszym odcinku o pierwszym dniu pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji powiem tak. Dzieje się dużo i mam wrażenie, że przez kolejne parę dni XDMości będą pojawiały się codziennie, więc zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania. Dobry wieczór. Sprzed Sejmu znikają barierki i to jest symbol. Przyszedł czas na zmianę i to jest fakt. Niemal miesiąc temu zdecydowali o tym Polacy po wyborach z rekordową frekwencją. Sejm 10 kadencji zaczyna pracę z rekordowym mandatem społecznym, co jest równie dużym zobowiązaniem. Posłowie i senatorowie złożyli ślubowanie, marszałkowie obu izb zostali wybrani. Premier Morawiecki złożył dymisję, a prezydent zarysował ramy współpracy z nowym rządem. I to są najważniejsze polityczne fakty. Marszałkiem Senatu została pani Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałkiem Sejmu został pan Szymon Hołownia i od razu zapowiedział, że zlikwiduje on barierki przed Sejmem, a także zlikwiduje zamrażarkę sejmową, co jest jak najbardziej na plus. Może niektórzy nie wiedzą, bo wczoraj na live na przykład niektórzy się pytali, czym jest ta zamrażarka sejmowa, no bo posłowie mogą zgłaszać projekty ustaw poselskie, tam chyba bodajże 15 podpisów, zanosisz do pana marszałka albo pani marszałek, jak pani Witek była, i Sejm powinien tą ustawę obradować, a jak pani Witek rządziła, no to schowała je do tak zwanej zamrażarki sejmowej i Szymon Hołownia zapowiedział, że tej zamrażarki już nie będzie. Nabór neosędziów do wymiaru sprawiedliwości, a Zbigniew Ziobro ciągle organizuje nowe konkursy. To ma być ta widoczna zmiana i tę zmianę w Sejmie naprawdę tutaj widać. Symbole są ważne, więc jeszcze zanim zabrzmiał ten dźwięk. Otwierające pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. I jeszcze zanim posłowie złożyli ślubowanie poselskie. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Jako Polacy skupiamy się na sprawach ważnych, więc wczoraj zwracaliśmy uwagę na to, jak posłowie ślubowali. Czy wypowiadali samo słowo ślubuję, czy ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. No bo jakby nie patrzeć, można wywnioskować z tego, ile posłów w Sejmie jest wierzących. I ktoś to wczoraj na Twitterze policzył i z tego co pamiętam, 329 posłów powiedziało ślubuję, tak mi dopomóż Bóg, więc jest to jakiś może prognostyk, że aborcja jednak w tej kadencji Sejmu nie będzie. Zniknęły łańcuchy, a barierki okalające Sejm przez ostatnie 8 lat nagle się otworzyły. Usunęliśmy te barierki, bo czekaliśmy na to bardzo długo. Zrobili to spontanicznie obywatele, ci, którzy dali opozycji większość po to, by dokonała nie tylko symbolicznej zmiany. Czekajcie, czy Szymon Hołownia wczoraj na posiedzeniu nie powiedział, że porozmawia z policją i ze Strażą Marszałkowską, jak te barierki usunąć, a barierki zostały zlikwidowane przez zwyczajne osoby bez żadnego pozwolenia? To chyba znaczy, że Straż Marszałkowska albo nawet ochrona budynku nie zdała egzaminu. Dali nam najsilniejszy w historii wolnej Polski mandat do reprezentowania ich. I nie możecie zapomnieć tych twarzy. Osiemnastolatki z Jagodna, starszej pani z Rzeszowa, tysięcy mieszkańców polskich miast i wsi, którzy wstali godzinami, żeby powierzyć wam nie władzę tak naprawdę, tylko odpowiedzialność za własne losy i losy swojej ojczyzny. Połowa raczej nie zapomni, bo pewnie nawet nie wie o tym, co pan Tusk mówił, a druga połowa zapomni pewnie za jakieś 2 tygodnie, no bo jak opowiadałem, nie wiem, czy na streamie, czy na jakimś odcinku, byłem na jakimś strajku kobiet i tam taka pani, główna organizatorka, mówiła w intencji takiej pani, która umarła, chyba pani Justyna spod Rzeszowa, już nie pamiętam, być może Joanna, i poszedłem zapytać się później, wywiad przeprowadziłem z tą panią i tak się zapytałem, skąd ta pani i tak dalej, już nawet nie pamiętała imienia, skąd ta pani była i uznała mnie za prowokatora, a 5 minut wcześniej takie poruszające przemówienie w jej intencji wypowiedziała. Nie możecie ich zawieść, ani przez chwilę. Nie możecie ani przez chwilę myśleć o sobie. Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Donald Tusk, kandydat na premiera nowej koalicji, zapowiedział zmianę modelu sprawowania władzy. Jarosławie Kaczyński,
kończy się epoka terroru politycznego i trucizny w życiu publicznym, bo przegrałeś. Zmiana jest już widoczna. Dziennikarze mogą pracować prawie wszędzie i nawet Jarosław Kaczyński obszernie odpowiada na pytania, także te o wynik wyborczy. Szef partii zawsze jest odpowiedzialny. Dla tych, którzy po raz pierwszy zostali posłami, to wielki dzień. Taki stempel na zmianie mojego życia. Mocno podekscytowany, jest ta energia. Trochę stremowany. Zmienimy Polskę. Bardzo zaciekawione. Wczorajsze głosowanie na kandydatów na wicemarszałków pokazało, o których jutro w X-Demościach, że u rodziny Bosaków nie ma jako takiej dyscypliny, nawet nie partyjnej, tylko rodzinnej, bo i pani Karina głosowała jak chciała i pan Bosak też głosował jak chciał i w niektórych jeden był za, drugi się wstrzymał, jeden się wstrzymał, jeden przeciw. Dla niektórych to powrót do Sejmu po wielu latach nieobecności. Mam tremę jak debiutant, wiecie, trochę. Przepraszam, ale nie jest pan podekscytowany? Przejęty. Niewiele się zmieniło, jeżeli chodzi o strukturę i taki jestem. A pan Giertych prawdopodobnie pierwszy raz od wystartowania w wyborach parlamentarnych pojawił się w Polsce. Tak, go nie było w Polsce, jak startował na posła Rzeczpospolitej. I został wybrany i nawet nie był w Polsce. Taki poseł trochę na uchodźstwie, ale już wrócił do naszego pięknego narodu. Dzień szczęśliwy. Ale i dla ponownie wybranych posłów ten dzień ma zupełnie nowy wymiar. Po 8 latach partia antydemokratyczna utraciła władzę. Polska wraca do korzeni demokracji. My w tym gronie przez 8 lat walczyliśmy o to, żeby dokonać tej zmiany. Pierwsze posiedzenie Sejmu ma swój od dawna ustalony porządek. Ślubowanie poselskie. Poseł Łukasz Mejza. Dla niektórych nie było miłym doświadczeniem. Trochę nie wypada buczyć, jak ktoś składa ślubowanie, ale chyba te buczenie w kierunku pana Mejzy jest jak najbardziej zasłużone. Tradycyjnie prezydent wygłasza orędzie. Andrzej Duda chwalił i dziękował za wysoką frekwencję. Demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Pewnie jedynie garstka z was oglądała całe wystąpienie Andrzeja Dudy w Sejmie wczoraj, a jeżeli miałbym je streścić, to on miał chyba tam pół godziny na te przemówienie i równo po pół godzinie skończył swoje przemówienie. Jeżeli miałbym to jakoś opisać, to wyglądało to jak matura ustna z polskiego, żeby mówić, przeciągać, dodawać jakieś niepotrzebne zdania. Czas się kończy i kończymy. Prezydent sprowadza jakość demokracji wyłącznie do aktu głosowania. Ważne jest jednak i to, co pomiędzy. Także tutaj, gdzie przez ostatnie 8 lat nie było debaty publicznej. Nie było żywej dyskusji. Teraz ta żywa dyskusja ma wrócić. Mam taką nadzieję. Prezydent nie ograniczył się wyłącznie do okolicznościowego orędzia, ale nakreślił granice współdziałania z nowym rządem, bo Andrzej Duda nie sprawiał wrażenia, jakby wierzył, że uda się to PiS-owi. Zwracał się wyłącznie do opozycji. Ewentualne weto prezydenta nie może być usprawiedliwieniem dla niezrealizowania państwa zapowiedzi i obietnic wyborczych. Ostrzegał przyszły rząd, że nie zgodzi się na obchodzenie prawa, co wzbudziło wesołość na sali. Nie zgodzę się na żadne próby ograniczania, podważania czy kwestionowania konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Co odebrano jako zapowiedź sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian w KRS-ie i wobec neosędziów. Przystępujemy do głosowania. Już w pierwszym głosowaniu wybór marszałka było jasne, kto ma tu większość. PiS zgłosił Elżbietę Witek. Zawsze godnie reprezentowała naszą Izbę nie tylko w kraju, ale także na forum międzynarodowym. Tak, szczególnie wtedy, kiedy nie pozwalała posłom korzystać z mównicy sejmowej, albo nakładała na nich ogromne kary pieniężne, albo wykluczała tych posłów z posiedzeń, czasami bezpodstawnie. Ale to Szymon Hołownia przewagą ponad 70 głosów pokonał kandydatkę PiS-u. Tutaj na streamie wczoraj się zdziwiliśmy, że Konfederacja poparła kandydaturę Szymona Hołowni, ale od razu wywnioskowaliśmy, że jest to krok po to, żeby Krzysztof Bosak dostał wicemarszałka. Tylko czy to był krok potrzebny dla Konfederacji, czy jednak bez tego głosowania na Szymona Hołownię i tak by dostała marszałka, a z Konfederacji jedyny poseł, który nie zagłosował ani za panią Witek, ani za panem Szymonem Hołownią, był Konrad Berkowicz. Panie prezydencie, po tym głosowaniu nikt
nie może już mieć wątpliwości, że jest w tym Sejmie większość gotowa do wzięcia odpowiedzialności za kraj. Nowy marszałek zapowiedział, że już od dziś zasady w Sejmie się zmieniają. Sejm nie będzie nigdy więcej trybuną dla pogardy. Do rana wszystkie barierki mają zniknąć. Katarzyna Kolenda-Zaleska, Fakty. I tutaj parę słów ode mnie w kierunku kandydatury, a teraz obecnego marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Zaskoczyłem się. Osobiście przyznaję się, że się zaskoczyłem. Szymon Hołownia przyszedł na wczoraj, bo nagrywam to teraz, jest 18.23, oglądam prawym okiem posiedzenie Sejmu i naprawdę Szymon Hołownia, no bo głównym moim takim powodem było to, że posłem jest pierwszy dzień, nie wie jak działa Sejm, i nagle zostaje marszałkiem Sejmu, ale odwołuje swoje słowa. Naprawdę przez ostatnie tygodnie musiał się do tego solidnie przygotować i jak na razie idzie mu bardzo dobrze. Na początek nowy parlament. Posłowie i senatorowie już po inauguracji. Są nowi marszałkowie izb, Szymon Hołownia i Małgorzata Kidawa-Błońska i stare tarcia. Obecny na inauguracji prezydent apelował o jedność, zwłaszcza w sprawach kluczowych dla kraju. Małgorzata Gałka. Posłowie, dziennikarze, zaproszeni goście. Na sejmowych korytarzach twarze dobrze znane. Wracam jak do siebie. I te całkiem nowe. Jestem, oczywiście. Maciej Wróbel to jeden z debiutantów. Jaką energię wniesie były dziennikarz i były samorządowiec do Sejmu? Na pewno będę chciał połączyć te potencjały. Rozumiecie? Człowieka dłużej przedstawiano i dłużej mówiła pani dziennikarz, niż człowiek się wypowiedział. A wyzwań i problemów do rozwiązania może być więcej, mówi poseł Iwona Arendt z Przywiejskiej od 18 lat. Wojna na Ukrainie, a także to, co się dzieje dzisiaj też i w Izraelu, na Bliskim Wschodzie, to wszystko będzie miało wpływ na to, jak będzie wyglądała polityka europejska i polityka polska. Bezpieczeństwo to jeden z najważniejszych tematów orędzia prezydenta w Sejmie. Andrzej Duda podkreślał, że jest gotowy do współpracy z każdym. Łączy nas jeden cel. Cel ten to ojczyzna, dla której chcemy żyć i pracować. Prace posłów ruszają w tym momencie. Ślubowanie złożyli dziś wszyscy, także ci, którzy jeszcze niedawno o byciu posłem mówili tak. To jest tak upiorna myśl, że ja będę tam z powrotem siedział. Donald Tusk, dziś poseł, lider opozycji, a teraz także kandydat z trzech opozycyjnych koalicji na premiera. Praca, która szczególnie teraz, jeżeli będziemy odpowiedzialni za współrządzenie, będzie miała wymierne efekty. To jednak premier Mateusz Morawiecki w pierwszej kolejności otrzyma od prezydenta misję utworzenia rządu. Na razie w nowym Sejmie złożył dymisję, budując jednocześnie grunt pod wotum zaufania. I teraz chyba na pewno możemy powiedzieć to, że Mateusz Morawiecki nie będzie dalej premierem Polski, co pokazały wczorajsze głosowania podczas posiedzenia. PiS nie ma w większości, Konfederacja nie głosowała za Witek, głosowała za Hołownią. I PSL-u nikt nie kupił, więc nowym premierem będzie Donald Tusk. Będę chciał również nakłonić Wysoką Izbę do tego, aby poparła mnie. Proszę o podanie wyników. Ale głosowanie nad wyborem marszałka Sejmu pokazało, że to może być trudne zadanie. Kandydatury były dwie. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało Elżbietę Witek, opozycja, Szymona Hołownię z Polski 2050. Głosami opozycji, w tym także Konfederacji, nowym marszałkiem został debiutant. Zleciliście mi dziś pracę, rolę stróża powagi i porządku w tej Izbie. Nowy marszałek już zapowiedział między innymi uruchomienie sejmowego podcastu. Jestem w Senacie, pan wie. Dziękuję. W Senacie też dzień inauguracji, ślubowania i wybór marszałka. Fotel objęła Małgorzata Kidawa-Błońska. A w Sejmie pierwsze zgrzyty o jednego z sześciu wicemarszałków. Przez tą ostatnią kadencję opozycja odwoływała prawie pół rządu premiera. Nigdy nie złożyła wniosku o odwołanie marszałka Sejmu. Więc gdyby coś było nie tak, to ten wniosek powinien wpłynąć. Wniosku nie było, ale część opozycji już od kilku dni zapowiadała, że nie zgodzi się na Elżbietę Witek, mimo że to jedyna kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Niedopuszczalne jest to, żeby ktoś inny wskazywał klubowi parlamentarnemu, kto będzie reprezentantem klubu parlamentarnego w prezydium Sejmu. No tak czysto technicznie do tego podchodząc, no to posłowie wybierają, kto będzie w prezydium Sejmu, no bo klub wystawia swojego kandydata i to większość posłów musi zdecydować, czy tego kandydata
chce w prezydium, czy nie chce, czy chce dać mu stanowisko wicemarszałka Sejmu. Głosowanie w sprawie wyboru wicemarszałków w toku. Wśród 460 posłów mamy 117 debiutantów i 27 osób, które wracają po przerwie do sejmowych ław. W pracach Sejmu ważniejsza niż ilość jest jednak jakość, a w tym przypadku jakość stanowionego prawa. Prawa, które ma wpływ na każdego z obywateli. Małgorzata Gałka, Wiadomości. I tak jak mówiłem, materiał o wicemarszałkach będzie jutro. Wiecie, co wam powiem szczerze, że trochę się za tymi posiedzeniami Sejmu stęskniłem, jednak nie było chyba ich od sierpniu, więc czasu trochę zdążyło minąć, no i nareszcie Sejm powrócił. Ja wam dziękuję za oglądanie, do zobaczenia jutro w XD Mościach, trzymajcie się, cześć!